No mecz się skończył 3-2 dla przeciwniczek. Na pewno chciałyśmy wywalczyć w tym meczu więcej. Na pewno byłyśmy w stanie wywalczyć więcej, niestety to się nie udało. Wierzę w to, że znajdziemy przyczynę, dlaczego tak się stało i rozwiążemy to w kolejnych spotkaniach. A powiedz mi, w którym elemencie najbardziej przeszkadzały wam Belgijki? Wydaje mi się, że dosyć mocno odrzuciły nas od siatki zagrywką w niektórych momentach. Naprawdę miały bardzo, bardzo dobrą zagrywkę i ciężko było nam momentami skończyć atak. Wydaje mi się, że też bardzo, bardzo dobrze szarpały w obronie. Czasem nie mogłyśmy tam wcisnąć w ich pole piłki po prostu w ataku. A powiedz, nie żal wam troszeczkę tych szans naszych, bo miałyście sporo piłek w górze w takich kluczowych momentach, nawet w tiebreaku. Pamiętacie o tych akcjach? Myślałyście o nich? Tak, no przydarzyło nam się sporo błędów w tym meczu. Musimy wyeliminować te błędy, zwłaszcza te niepotrzebne błędy. Często mogłyśmy zagrać trochę bardziej cierpliwie może z nimi, co na pewno właśnie to ten pośpiech nas do skończenia szybciej tego ataku może nam nie pomagał. Weszłaś dosyć szybko na boisko, grasz na przyjęciach, jak się czujesz przyjmując zagrywkę, bo ty akurat z tym elementem nie miałaś dzisiaj problemu. Wydaje mi się, że na pewno mogłam przyjmować lepiej. Tak jak powiedziałam, dziewczyny z Belgii na pewno miały bardzo dobrą zagrywkę. Ja na przyjęciu czuję się coraz lepiej. Wiem, że jeszcze jest dużo do poprawy i na pewno zrobię wszystko, żeby poprawić ten element. No i ostatnie pytanko o Dominikanę. Jak myślicie już o jutrzejszym meczu, zapominacie o Belgii? Tak, teraz już musimy po prostu wyciągnąć lekcję z tego meczu z Belgią, ale cały fokus jest już na jutrzejszy mecz z Dominikaną. Chcemy do niego podejść w 100% zmotywowane i na pewno to tak będzie. I zrobimy wszystko, żeby ten mecz wygrać. Jako najmłodsza siatkarka, ty patrzysz trochę inaczej niż starsze koleżanki. No jak z twojej perspektywy wygląda turniej w Rimini, te pierwsze 5 meczów? No, dla mnie to jest bardzo duża szansa i staram się tutaj zbierać jak największe doświadczenie i brać przykład z dziewczyn i cieszę się bardzo, że tutaj jestem i no co mam powiedzieć, no jest to dla mnie ogromny zaszczyt, jak pewnie dla większości dziewczyn, że mogą reprezentować swój kraj i no po prostu obserwuję światowe klasy zawodniczki. No właśnie, możesz się czegoś nauczyć podpatrując, bo wchodzisz na razie na podwójne zmiany, ale dużo widzisz, dużo ci to daje? Myślę, że tak. Wiadomo, że większość doświadczenia się zbiera będąc na boisku. Jednak wykorzystuję każdą chwilę na boisku i cieszę się z niej i podpatruję starsze koleżanki po prostu. To co powiedział wam pan trener po meczu, powiedz? Wiem, że nas podsłuchuje, to możesz prawdę powiedzieć. Do morza wejść. Nie no, trener powiedział, że po prostu same zabiłyśmy się ilością błędów, które popełniłyśmy i to nie była gra, jaką przedstawiamy na treningach, jaką potrafimy zaprezentować. Ale co, będzie lepiej. Jutro Dominikana, ja myślę, że kolejny mecz trzeba zapomnieć, znaczy zapomnieć, no niczym nie trzeba zapomnieć, nic wielkiego się nie stało, mecz jak mecz. Jutro, no tak. Jutro kolejny. Tak, trzeba zostawić ten mecz już za sobą, jutro następny mecz, potem kolejny i trzeba po prostu pokazać się z jak najlepszej strony.